Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu swoim Eweliny i Łukasza. Także mamy tak naprawdę, to jest pierwszy webinar z cyklu, który chcemy organizować, który będzie dotyczył współpracy Mission Critical, Teltonika i Astor. Nie bez powodu są tutaj te trzy loga jakby na dole, bo każda z firm tutaj wymienionych ma swój konkretny powód, który będziemy chcieli się podzielić, który też spowodował, że cyklicznie chcemy takie webinary organizować. W tym momencie, jako pierwszy mam głos, chciałbym w ramach wprowadzenia wytłumaczyć, o co chodzi z Mission Critical by Astor. W Astorze dokładnie 3 lata temu powstał pomysł, żeby komunikacja bezprzewodowa, która bardzo dynamicznie obecnie się rozwija, została jakby przeniesiona do nowej spółki, która nazywa się Astor Mission Critical, i w ramach tej spółki obecnie teraz budujemy, rozwijamy się, wzmacniamy, zacieśniamy współpracę z naszymi partnerami. W tym przypadku mówimy o Teltonice i budujemy już nowy przekaz. Chcemy być ekspertami od komunikacji bezprzewodowej, czyli te osoby, które kojarzą nas ze współpracy z satelem i z komunikacji radiowej, bezprzewodowej, no to współpracujemy z satelem. Komunikacja GSM i routery, tutaj właśnie współpracujemy bardzo mocno z Teltonika Networks. Następnie sieci meshowe, to jest Rajant, Ela Innovation, anteny, akcesoria, firma LERT. Dla nas każda komunikacja jest ważna i właśnie w ramach rozwijania tej naszej marki będziemy organizować cykle webinarów dotyczących tejże komunikacji. To, co jest ważne również, my wywodzimy się z Astora, jesteśmy byłymi pracownikami jakby Astora, częścią grupy Astor, w związku z czym produkty Teltonika, to jest drugi powód, są teraz dostępne na sklepie Astora, tutaj w specjalnej zakładce oferta partnerów, Mission Critical, urządzenia IIoT, więc przy współpracy z działem online i z Astorem też ten webinar jest organizowany. Działamy w standardach Astorowych, to nic się nie zmieniło, w związku z czym dzielimy się wiedzą. Tu też chodzi o to, żeby te nasze spotkania były mocne merytorycznie. Na początek staraliśmy się wybrać taki temat trochę pośrodku, aż nie jest tak może mocno głęboko osadzony w technikalia, natomiast produkujemy dużo materiałów. Tutaj proszę zobaczyć na stronach Astora, że jest dostępny pierwszy poradnik automatyka, jak skonfigurować właśnie router, na przykładzie Ruta 240, i zachęcamy do zapoznania się z tą dokumentacją, którą udostępniamy, także do kontaktu z nami. W tym momencie też chciałbym przekazać głos już do Eweliny, która opowie o Teltonice. Dzień dobry dla wszystkich. Mam na imię Ewelina Kozubowska. Jestem odpowiedzialna za rozwój, a także sprzedaż urządzeń sieciowych Teltoniki na rynek polski. Więc po pierwsze chciałabym podziękować partnerowi Astor za zaproszenie, a także możliwość razem publicznie uczestniczyć na właśnie tym webinarze. W dniu dzisiejszym chciałabym dla Państwa podkreślić kilka punktów o Teltonika Networks, ale z pierwszego rozpoczynamy oczywiście od Teltonika IoT Group. Więc Teltonika IoT Group jest na rynku już powyżej 22 lata. Z tego, co są bardziej ważne punkty, chciałabym dla Państwa powiedzieć, że w ciągu tych 22 lat już mamy sprzedanych powyżej jak 10 milionów urządzeń łącznie, więc jesteśmy na każdym kontynencie, mamy z tego 18 biur, więc jesteśmy blisko do każdego partnera.
I jak widzimy, także mamy już powyżej jak 1000 partnerów, które stabilnie kupują nasze produkty, więc rozwijamy się. Myślę, że w przyszłym roku będzie prezentacja wiele, wiele więcej, także będziemy mieli także i biur. Okay. Więc Teltonic IoT Group chciałaby dla Państwa przedstawić, że składa się z Teltonica Telematics, czyli to są GPS nadajniki do monitorowania pojazdów. Teltonica Networks to oczywiście są urządzenia sieciowe, routery, modemy, bramki gateway, także switche. Oczywiście dodatkowo nasza wartość, my dostarczamy system RMS dla zdalnego zarządzania routerami, więc o tym wszystkim w dalszym etapie oczywiście nasz partner Astor przedstawi dla Państwa. Teltonica IT Group także składa się z Teltonica Telemedic. Teltonica Telemedic właśnie urodziła się z pomysłem w tym roku. Wszystko to jest związane z COVID-19 i możemy pochwalić się, możemy dostarczyć takie rozwiązanie jak wentylatory płuc. Więc idziemy w kierunku do przodu, rozwój idei, nowej idei, jak pomóc i jak jeszcze być bardziej znanym na całym świecie. Znamy i idziemy w tym kierunku. Oczywiście do Teltonica Telemedic także zalanczamy autonomiczne rozwiązanie. To są jakieś personalne nadajniki, na przykład do monitorowania osobistego. I oczywiście także Teltonica dostarcza możliwość samej produkcji sprzętu. Okay. Więc mamy zautomatyzowana fabryka, zakład produkcyjny. Jak jest znane, jesteśmy z Europy, nasza produkcja jest na Litwie. Co jest fajnie, że mamy 4 linie SMT i możemy w ciągu roku wyprodukować powyżej jak 10 milionów urządzeń. Co jest jeszcze także bardzo ważne, co musiałoby podkreślić, że każdy produkt przed wysyłką do partnera, do klientów my produkujemy, przepraszam, my testujemy, więc każdy produkt jest przetestowany doskonale przed wysyłką urządzeń do partnerów. I co powoduje, że także nasza awaryjność urządzeń jest dosyć mała, więc z tego mamy tylko 0,1%. Okay. Więc w dalszym etapie będę chciała dla Państwa przedstawić już tylko wyłącznie Teltonica Networks UAB, więc z dumą chciałabym przedstawić dla Państwa, że 21 sierpnia mieliśmy duże zmiany w firmie i teraz już jesteśmy osobną, legalną spółką Teltonica Networks UAB. Myślę, że byłoby, że jest i będzie u Państwa dużo pytań w ogóle, dlaczego tak się stało. Być może to powoduje, że mamy jakieś wewnętrzne problemy, być może nie mamy tyle dużo sprzedaży, coś się zmieniło, ale właśnie nie. Wszystko to spowodowało, przepraszam, z tego, że mamy bardzo duży rozwój. Więc mamy co 2 lata, od 2016 roku my widzimy i mamy to potwierdzone, że rozwój sprzedaży mamy powyżej jak 50%, więc idziemy w dobrym kierunku i chcielibyśmy, aby ten rozwój z każdym roku jeszcze tylko bardziej wzrósł, więc chcemy iść w jednym kierunku, aby po prostu mieć doskonale pracowników, profesjonalów, które będą iść w jednym kierunku dla każdej sfery, czyli dla Teltonica Networks, Teltonica Telematics, Teltonica Telemedic i tym podobnie, więc mam nadzieję, że czym dalej, tym to będzie lepiej i będziemy mogli dla Państwa przekazać jeszcze więcej informacji o naszych nowych produktach. Teraz skoncentrowaliśmy się na nowych urządzeniach, więc nasz dział R&D w tym dział. Więc Teltonica Networks. Teltonica Networks, także mamy biurka w 18 krajach. Z tego główna siedziba mamy na Litwie w Kownie. Oczywiście mamy jeszcze biuro i w Wilnie. Odnośnie samych pracowników, to mamy 250 osób należących do Teltonica Networks. A jeżeli będziemy mówić ogólnie o Teltonica IoT Group, to co ja bym chciała jeszcze podkreślić dla Państwa, że my mamy powyżej jak 250 osób od strony R&D, więc
kto nas zna, a kto nawet może nas i nie zna, ale publikuje gdzieś, widzi nas na LinkedInie czy innym publicznym kanale, ja myślę, że zauważył, że nasze portfolio rozwiązań, także same technologie bardziej się rozwijają, więc mamy fajny zespół, idziemy do przodu i w dalszym etapie ja Państwa zapraszam zapoznać się z jak minimum 10 przykładów możliwości użycia naszych produktów. Właśnie to przedstawię dla Państwa nasz partner Astor. Astor właśnie jest naszym partnerem z dodatkową wartością, dostarcza support, doskonale zna nasze produkty, więc po webinarze albo nawet w czasie webinarze zapraszam także używać z możliwości składać zapytania i zapraszam czym bardziej poznać nasze produkty i po webinarze poznać jeszcze więcej możliwości użycia naszych produktów. Okay? Dziękujemy bardzo. Przechodzimy dalej. Zgramnie, więc mnie akurat przypadła rola trochę pociągnąć ten wątek i przedstawić produkty Teltonika Networks. W Teltonice mam taki obrazek, który bardzo mi się podoba, który pokazuje jakby uporządkowaną całe jakby portfolio oferty hardware'owej, do której jeszcze dochodzi produkt do zdalnego zarządzania już flotą routerów RMS, o którym parę słów powie Łukasz. I to, co jest ważne, żeby odnaleźć się w tej całym zbiorze rozwiązań, to, że one są podzielone na kilka jakby kategorii. Począwszy od najprostszych takich przemysłowych modemów, i tutaj już nie będę wymieniał może tych numerów, ale modemy GSM, bardzo proste, ekonomiczne, kompaktowe rozwiązania, podłączamy je do po prostu do komputera jak zewnętrzny modem i działają, tylko są jakby w wykonaniu i standardach przemysłowych, tak jak powiedziałem, kompaktowe, ekonomiczne rozwiązania. Są switche przemysłowe, które uzupełniają tą ofertę. Następnie już wchodzimy w takie coraz bardziej jakby zaawansowane produkty, czyli przemysłowe gatewaye, takie bramy IoT, tu też mamy całkiem spory typo szereg, na przykładzie TRB245, powiem dokładnie, a jest pytanie, to później jakby odpowiemy jakby w sesji na to pytanie. Dziękujemy za zadawanie pytań i później wrócimy do tych pytań, więc proszę je na bieżąco zadawać. Następnie mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałem, gatewaye, routery przemysłowe oraz to, co jakby następnie drugą, jakby taką jeszcze nowszą generację routerów o numerach RUTX. Kilka przykładów, jeśli chodzi o modemy przemysłowe, no to przykładowy taki modem to jest TRN240, jest to, my mówimy na to, że to są modemy na każde G, które jest obecnie teraz dostępne, czyli dwójka, trójka, czwórka, tylko LTE kategorii pierwszej. One podłączamy je przez port USB i one cechują się jakby niskim zużyciem energii oraz to, co jest konsumpcją i to, co jest typowe dla wszystkich produktów Teltonika, to bardzo duży zakres pracy, właśnie od minus 40 do plus 75 stopni aluminiowa jakby obudowa. Następnie gatewaye przemysłowe, taki trochę nasz ulubiony TRB245, to już jest urządzenie, które podobnie jak jak modem jest na każde G, przy czym LTE tutaj mamy do dyspozycji, że jest kategorii czwartej, więc 150 megabitów na sekundę. Możemy takie prędkości, oczywiście to zależy od dostawcy i od providera GSM. Tutaj mamy do dyspozycji już port szeregowy 232485. Tutaj zresztą widać, są takie specjalne rzuty, więc widać, mamy zasilanie, trzy konfigurowalne wejścia, IO, port szeregowy, gniazdo Ethernet i wyjścia, ta jedna strona jest powiedzmy wejścia od strony obiektu, druga wyjściowa, już taka nazwijmy to sieciowa. TRB245 obsługuje jeszcze funkcje SMS-owe,
Oczywiście do każdego jest zewnętrzna antena GSM, ma w sobie Modbusa RTU, odbiera, jest klientem protokołu NTRIP do poprawek RTK, no i akurat TRB245 jest zaawansowany, też obsługuje geolokalizacyjne usługi, tak jak powiedziałem wcześniej, zakres temperaturowy bardzo, bardzo wysoki. Przechodząc od gateway, takie może jeszcze typowe takie jakby zastosowanie, to są dla gateway, to jest po prostu przejście pomiędzy jakimkolwiek systemem, powiedzmy, przemysłowym, gdzie mamy Ethernet lub komunikację po szeregu na, czy też po protokole, powiedzmy, Modbus na GSM i dalej do systemów sterowania, więc w oparciu o gateway'e możemy budować tego typu aplikacje, głównie telemetryczne, związane z zdalną obsługą obiektów rozproszonych. Idąc dalej, wchodzimy w świat routerów przemysłowych, RUT 240, taki można powiedzieć jeden z takich przebojów Teltoniki, bardzo ekonomiczny router, natomiast wyposażony w bardzo dużą funkcjonalność. Tak jak powiedziałem wcześniej, to co jest strasznie fajne w tych urządzeniach, to to, że one są na każde dostępne G. Obsługują SMS, alarmy, funkcje SMS-owe, alarmy, to Łukasz będzie więcej mówił, zewnętrzne anteny, Modbus. No i to, co my potrafimy zrobić, to na przykład potrafimy połączyć taki router z chmurą na przykład Avewy bądź Microsoft Azure, szeroki zakres jakby temperatur. To jest taki model bazowy, ekonomiczny. Cena na przykład na sklepie Astorowym tego routera wynosi 480 zł, więc w tej kwocie mamy cały zestaw właśnie funkcjonalności. To jest głównie wykorzystywany router do funkcjonalności, którą my określamy mianem zdalnego inżyniera, zdalnego zarządzania i zbierania danych z maszyn bądź aplikacji przemysłowych. Mamy tutaj oczywiście tunelowanie VPN, protokoły przemysłowe takie jak Modbus i tak jak powiedziałem wszystkie standardy sieci GSM. Bardziej zaawansowany, żeby już nie przechodzić przez całą rodzinę, taki na drugim biegunie jest nowej generacji router określany mianem RUT X11. No to już jest, patrząc po ilościach wejść i anten, bardzo zaawansowane rozwiązanie, aczkolwiek bardzo proste w obsłudze, oparte o ten sam system operacyjny, czyli RUT OS, który znajduje się we wszystkich urządzeniach Teltoniki, bardzo intuicyjny. I tutaj mamy już LTE kategorii 6, nie 4 jak w poprzednich urządzeniach. Mamy dwuzakresowe Wi-Fi, 4 porty jakby ethernetowe, dual SIM, tu on obsługuje już dwie karty SIM, więc można mieć kartę od jednego providera GSM, drugą od drugiego, w zależności od tego, który sygnał jest mocniejszy, może się przełączać. Oczywiście wspiera znowu usługi geolokalizacyjne, pełne wsparcie dla SMS, wejścia, tak jak dwa wejścia cyfrowe. To, co jest ciekawe, on już jest wyposażony w Bluetooth, więc może też się łączyć do urządzeń, które nadają w protokole Bluetooth. My na przykład wykorzystujemy go jako gateway dla bezprzewodowych, bluetoothowych sensorów i zbieramy te informacje do RUT X11 i wysyłamy na przykład do chmury Aveva Insight. No, pełny router, więc pełne funkcje już sieciowe, ale o tym już będzie Łukasz mówił. No i ten pełny zakres temperaturowy, o którym wspominałem. Takie typowe już dla RUT X-a zastosowania. No to rzuciłem taki przykład. Dla mnie to jest taki prawdziwy, pełnowymiarowy gateway IoT. I to urządzenie kosztuje około 1150 zł, więc i mamy tutaj
tego typu jakby funkcjonalność. Oczywiście jest w stanie nadawać też po protokole MQTT do różnych rozwiązań chmurowych. I w tym momencie jakby chcielibyśmy przejść do sedna tej naszej części prezentacji. Przekazuję głos Łukaszowi Żabskiemu, który opowie o tych potrzebach komunikacyjnych najbardziej typowych. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Dzięki Michał, dzięki Ewelina. I zacznę od tego, że nie chcieliśmy mówić tutaj o samych funkcjonalnościach tak na sztywno. Chcieliśmy trochę odwrócić logikę i powiemy o tych funkcjonalnościach, ale na podstawie potrzeb, z którymi się spotykamy. Jak dostarczamy te urządzenia, to jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z klientami, więc bardzo często wiemy, do czego są stosowane, jakie są wymagania od takich urządzeń. No i dlatego tutaj troszkę odwracamy logikę i mówimy o potrzebach naszych klientów, a nie o samych funkcjonalnościach. I pierwszą taką potrzebą jest obsługa różnych kart SIM. Po pierwsze jest to obsługa kart SIM od praktycznie wszystkich operatorów. Jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby jakiś operator nie był obsłużony przez urządzenia Teltoniki. Po drugie mamy obsługę wszystkich możliwych kart SIM i tutaj mamy trzy takie główne rodzaje. Po pierwsze są to karty z publicznym stałym IP. Takie karty są najwygodniejsze w użytkowaniu, bo wpisuje się to IP jednorazowo, można o tym zapomnieć, ale wiąże się to z największymi kosztami z tej trójki tutaj. Druga karta, którą jesteśmy w stanie obsłużyć, jest to karta publiczna, ale ze zmiennym dynamicznym IP. I ta karta jest troszkę tańsza w obsłudze, ale wymaga często zastosowania usług dynamicznego DNS. I tutaj również mamy wsparcie tych usług dynamicznego DNS. Wbudowana jest obsługa około kilkudziesięciu takich różnych usługodawców. I tutaj też jeszcze nie spotkaliśmy się z tym, żeby jakiś usługodawca nie był obsłużony przez urządzenia Teltoniki. Jedna tutaj ważna uwaga jest taka, że usługi dynamicznego DNS-a są skalowalne i wiążą się z kosztami zależnie od tego, jak duże jest rozwiązanie, jak dużo takich IP-ków trzeba obsłużyć równocześnie. No i trzecia karta, która jest najtańsza, to są takie karty, które są często prepaidowe i można je dosłownie kupić w kiosku. Są karty takie startery za 5 zł, które mają ileś tam giga do wykorzystania. I takie karty oczywiście też wykorzystujemy. I tutaj jest przykład wykorzystania mechanizmu Zero Tier. To jest mechanizm, który umożliwia połączenie VPN-owe, tunelowe, szyfrowane, bez właśnie konieczności publicznego IP. Ale o tym jeszcze za chwilkę troszkę opowiem. Tutaj mam slajd, jak działa dynamiczny DNS. Nie będę się zagłębiał tutaj jakoś bardzo głęboko w to. Chciałbym tylko wytłumaczyć, na czym to polega. Jeśli mamy karty z publicznym dynamicznym IP, to taka karta po ponownym połączeniu się do operatora dostanie przydzielone nowe IP i dlatego właśnie musimy korzystać z usługodawców dynamicznego DNS. I usługi dynamicznego DNS po prostu pilnują tego, żeby IP, które się dynamicznie zmienia, było zawsze przydzielone do tej samej domeny i dzięki temu przez tą domenę możemy się połączyć do naszego urządzenia. Tutaj w prawym dolnym rogu widać taką informację, że mamy instrukcję do pobrania SAMC. My przygotowujemy w dużych ilościach instruktaże, jak konfigurować dane funkcjonalności i tutaj jak pojawi się taka ikonka, to znaczy, że na pewno już takie informatory mamy przygotowane, wystarczy się do nas zgłosić i możemy taki instruktor dostarczyć, żeby w prosty sposób można było to ewentualnie skonfigurować. I jak działa Zero Tier? Ponieważ Zero Tier działa no, troszkę podobnie, powiedzmy, do dynamicznego DNS. W Zero Tier urządzenia są rozpoznawane po MAC adresach i serwery właśnie tej usługi pilnują tego, że IP, które się dynamicznie zmieniają albo nawet które nie są publiczne, zawsze są przekierowane na serwery tego Zero Tiera i dzięki temu możemy połączyć tunelowe połączenie VPN, które jest bezpieczne i szyfrowane. I tutaj znowu zaznaczam, że mamy gotowe instrukcje, więc jeśli była potrzeba, to zapraszamy do kontaktu z nami. Tutaj chyba warto dodać, Łukasz, że Zero Tier
jako usługa umożliwia bezpłatnie do obsługi? Tak, bezpłatnie, usługa jest bezpłatna do 50 urządzeń równocześnie. Potem pierwsza opłata, którą można płacić, jest abonamentowa i pierwszy próg, który można wykupić, umożliwia do 500 urządzeń równocześnie i w tym pakiecie mamy jeszcze wsparcie techniczne z wyższym priorytetem i jeszcze dodatkowe profity. No i potrzeba numer dwa jest taka, że połączenia VPN-owe musi być łatwe i do skonfigurowania, i do samego połączenia. Tutaj dla każdego co innego będzie łatwe, ale na pewno mamy dużą różnorodność, dlatego możemy dopasować to idealnie do siebie. Mamy, jak widać po lewej stronie, dużo różnych możliwości połączenia po VPN-ie, jest to dużo różnych standardów. Z naszego doświadczenia wynika, że OpenVPN jest najpopularniejszy wśród klientów i tego też doradzamy bardzo często używać. Ale drugim takim liderem jest L2TP over IPsec i to jest popularne z tego powodu, że każdy Windows ma wbudowaną tą usługę i wtedy nie potrzeba po prostu do instalowywania nowych aplikacji. No oprócz tego mamy jeszcze na przykład standard Cisco DNVPN i jeszcze kilka innych, które są mniej popularne, ale są. No i co nam umożliwia taki VPN? VPN umożliwia to, że mamy zdalny dostęp do różnego rodzaju urządzeń i maszyn. Jak połączymy się po VPN-ie i to już niezależnie jaki to jest standard, czy to jest OpenVPN, czy L2TP, czy jeszcze jakieś inne, to mamy zdalny dostęp do urządzeń dokładnie tak samo, jakbyśmy byli połączeni lokalnie. I w ten sposób możemy się połączyć do linii produkcyjnej, do maszyny, do sterownika, czy do systemu nadrzędnego. I widzimy te urządzenia dokładnie tak samo, jak bylibyśmy podpięci w sieci lokalnej po kablu. I to jest właśnie moc tego. Za pomocą VPN-ów możemy diagnozować, może być komunikacja zdalna, konfigurować i tak dalej. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Tutaj było pytanie akurat o RSA 232 i 485, więc dobrze trafiliśmy. Zależnie od modeli mamy możliwość albo interfejsu szeregowego, albo Ethernet, albo obu w różnych konfiguracjach zależnie od modelu. I tutaj jeśli chodzi o połączenie szeregowe, to po pierwsze jest to tryb konsoli. Tryb konsoli jest do samej konfiguracji routera, możemy zalogować się tak jak po SSH i sobie komendami wykonywać różne akcje. Drugi tryb jest to serial over IP. Niektóre systemy jeszcze mają, powiedzmy, już przestarzałe urządzenia, które mają tylko RSA, a potrzebny jest zdalny dostęp albo zdalna komunikacja. Wtedy służy tryb serial over IP. Tutaj na tym schemacie to jest ta zielona nitka, czyli z jednego sterownika komunikaty wchodzą do pierwszego routeru, po sieci GSM przechodzą do drugiego routeru i wychodzą zieloną nitką po drugiej stronie. Tryb Modbus RTU. Urządzenia mogą pracować w trybie RTU Master, czyli po RS-ie odpytują urządzenia Modbusa Slave. I na tej podstawie mogą wykonywać kolejne akcje. I te akcje mogą być znowu różne. To może być zarządzanie wejściami i wyjściami, to może być wysłanie SMS-a jako komunikat alarmowy na przykład. I może to być też zaszycie pewnej logiki, czyli jeśli alarm jest na jednym rejestrze, to na drugim rejestrze wykonujemy jakąś inną akcję. Tryb Entrip, o tym wspomniał Michał trochę wcześniej. Entrip jest to protokół do geolokalizacji, który umożliwia nam bardzo dokładną lokalizację. Ta lokalizacja może być nawet do kilku centymetrów dokładności mieć. I piąte, Modbus Gateway, czyli konwersja protokołów. I tutaj mamy pełną konwersję protokołów, czyli załóżmy, że SCADA ma tylko złącze Ethernet. I SCADA może po Modbusie TCP wysyłać zapytania, a z drugiej strony Teltonika przekonwertuje to na Modbusa RTU i prześle takie zapytanie z konwersją na Modbusa RTU właśnie po RS-ie.
Sekundka, jakieś problemy techniczne chyba. Jeszcze na dużo. Okej. Dobrze, i tutaj jeszcze pozostając w temacie Modbasa, tu już też troszkę Michał o tym wspomniał, ja rozwinę temat, że każde urządzenie Teltoniki ma wbudowaną funkcję Modbasa TCP Server i ta funkcja służy do diagnostyki. I tutaj widać po prawej stronie mamy wypisaną część parametrów, które możemy odczytać. Jak widać jest ich bardzo dużo, pewnie jest mało czytelne, ale tutaj mamy parametry takie jak czas pracy, temperatura, siła sygnału, ale też na przykład możemy wyciągnąć takie informacje jak lokalizacja GPS czy zużycie danych na karcie SIM, co bardzo często jest przydatne. Czyli przykładowo, jakbyśmy chcieli monitorować w systemie SCADA też parametry pracy routera, to dzięki tej funkcjonalności tak, jesteśmy dokładnie, w stanie dokładnie. To obsłużyć. Możemy to robić tak samo lokalnie, jak i zdalnie, więc tutaj nawet jakby było tych urządzeń więcej i rozłożonych w terenie, to jesteśmy w stanie diagnozować sobie takie urządzenia. Scenariusz drugi wykorzystania Modbasa to jest to, o czym przed chwilą wspomniałem, że urządzenia Teltoniki mogą konwertować Modbasa TCP na Modbasa RTU. Tu na tym prostym schemacie widać, że jest to połączenie lokalne, ale tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta lewa część połączenia tutaj, czyli połączenie IP, było po sieci GSM, żeby to też było zdalne odpytywanie urządzeń RTU za pomocą Modbasa TCP gdzieś tam z oddalonej SCADA na obiekcie. I przechodząc dalej, kolejny scenariusz Modbasa jest taki, że może to być taki prawdziwy koncentrator Modbasa, bo wszystkie funkcje, o których wspomniałem, mogą pracować równolegle. Możemy je wymyślać sobie tu naprawdę bardzo dużo scenariuszy wykorzystania. I tutaj przykładowo, co mamy rozpisane, to po pierwsze takie urządzenie jest Modbus TCP serwerem, czyli SCADA sobie diagnozuje, w jakim stanie jest nasze urządzenie. Po drugie mamy Modbus TCP klienta, czyli Teltonika sama odpytuje po Modbusie TCP urządzenia i tak samo jak w przypadku Modbusa RTU może wykonywać kolejne akcje, czy to mają być alarmy, czy załączenie wyjść, czy jeszcze coś tam innego. No i trzecie, tak samo może być Modbus RTU masterem i znowu po RS-ie wysyłać zapytania do urządzeń. Tu jeszcze jedno, co mogłoby być, to tak samo mógłby być dodany konwerter Modbusa, czyli jeszcze oprócz tego SCADA mogłaby po Modbusie TCP odpytywać jedno z tych urządzeń RS-owych po Modbusie RTU. I to, co jest ważne, te cztery funkcjonalności są w stanie wykonać mogą być wykonane przez router w tym samym czasie. Tak, nie to, że mamy pomiędzy lub, tylko wszędzie z i. Dokładnie. I scenariusz czwarty to znowu jest połączenie trochę świata przeszłości z światem teraźniejszym. Teraz Modbus już nie jest aż tak, dalej jest popularny, ale coraz bardziej traci na popularności. Bardziej przechodzi się na bardziej aktualne protokoły. Jednym z takich protokołów jest MQTT i tutaj możemy zrobić znowu konwersję, czyli Teltonika jest podłączona do urządzenia, które odpytuje po Modbusie RTU i z Modbusa RTU konwertuje to na topiki MQTT. I to jest przydatne dlatego, że bardzo dużo rozwiązań chmurowych wykorzystuje właśnie protokół MQTT i jest kompatybilny z tym protokołem. Dlatego tu możemy zrobić taką fuzję starego i nowego świata z Modbusa na rozwiązania chmurowe. Tu jeszcze mały dodatek na dole, jak to wygląda tak schematycznie, czyli mamy zmienną Modbusową, ona zostaje przekonwertowana na topic MQTT i jest publikowana albo na broker zewnętrzny dedykowany do danej chmury, albo Teltonika sama równolegle znowu może być brokerem MQTT. I tutaj, jeśli takie urządzenie ma publiczną kartę IP, albo kartę z publicznym IP, albo jest zrobiony dynamiczny DNS, to znowu taki broker ustawiony na Teltonice może być osiągalny gdzieś tam z bardzo odległych miejsc, gdzie tylko jest dostęp do internetu. Y
Potrzeba numer 6, czyli korzystanie z wejść, wyjść. I tutaj już też Michał o tym wspomniał, że każde z urządzeń ma wbudowane przynajmniej jedno wejście i jedno wyjście cyfrowe. Takie wejście i wyjście jest zaszyte w złączu zasilania. No i na podstawie tych wejść, wyjść możemy albo wykonywać pewne akcje automatycznie, albo możemy sprawdzać stany tych wejść, wyjść za pomocą różnych źródeł. I tu po prawej stronie mamy wypisane, w jaki sposób możemy sprawdzić stany właśnie tych wejść, wyjść. I może to być albo za pomocą SMS-a, gdzie wysyłamy SMS-a i dostajemy zwrot, jakie są stany wejść, wyjść, albo za pomocą przeglądarki po www albo SSH. To, co wspomniałem, czyli jeśli mamy włączoną funkcję Modbasa TCP serwera, to w Modbasie TCP jest właśnie diagnostyka wejść, wyjść. Albo RMS. Przy RMS-ie zostawię gwiazdkę. Tu już był ten system wspomniany kilka razy i ja o nim powiem na sam koniec jeszcze. I dodam, że zależnie od urządzeń możemy rozbudować te wejścia, wyjścia. Ja wspomniałem, że każde urządzenie ma przynajmniej jedno wejście, jedno wyjście. Możemy rozbudować, znaczy nie możemy rozbudować, tylko niektóre urządzenia mają rozbudowane takie złącze wejść, wyjść i możemy mieć dodatkowe wejścia cyfrowe albo nawet analogowe wejścia. Potrzeba numer 7, czyli zarządzanie przez SMS. Jedna ważna rzecz jest taka, że możemy zapomnieć o pisaniu komend AT. To są częste pytania i taka trochę naszłość z przeszłości, że zawsze klienci obawiali się pisania komend AT, nikt tego nie lubiał, nikt tego nie do końca ludzie to potrafili robić. Tutaj możemy o tym zapomnieć. Konfiguracja SMS-ów jest w pełni graficzna. Za pomocą menu przeglądarkowego takie SMS-y są po pierwsze skonfigurowane częściowo, a po drugie możemy w prosty sposób dokonfigurować sobie kolejne takie akcje SMS-owe. I tutaj mamy bardzo dużo możliwości. To może być alarmowanie, monitoring, różnego rodzaju zdarzenia, ale mogą to być też akcje bardziej aktywne, czyli zmiany w konfiguracjach, resetowanie urządzeń. Czasami się zdarza, że urządzenie nie ma dostępu do internetu i nie możemy go zresetować przez przeglądarkę albo jakoś przez sieć, ale karta SIM jest połączona, więc możemy wysłać SMS-a, żeby zresetować urządzenie. I taka akcja bardzo często pomaga, żeby urządzenie się uruchomiło ponownie i znowu połączyło się do operatora i odzyskało dostęp do internetu. Możemy z takiego urządzenia zrobić bramkę SMS-ową, powiedzmy, czyli jeśli urządzenie dostanie konkretną wiadomość SMS, to ta wiadomość zostanie rozproszona dalej do kolejnej grupy odbiorców, czy do kolejnego routera, który może jeszcze dalej rozsyłać to. To może się przydać w przypadku rozproszenia między krajami, jeśli chcemy zoptymalizować koszty takich SMS-ów, to wysyłamy za granicę tylko jednego SMS-a, a potem już wewnątrz jednego kraju rozsyłamy kolejne SMS-y. Potrzeba numer 8, czyli raportowanie i obsługa zużycia danych GSM. Wiadomo, każda karta ma jakiś ograniczony pułap zużycia danych. Te limity są wyższe albo niższe, ale zawsze są. Nawet jak operatorzy twierdzą, że ich nie ma, to gdzieś tam małym druczkiem często jest napisane, że nie ma, ale jakiś górny limit jednak jest. Dlatego bardzo warto sobie monitorować i raportować, jakie jest to zużycie, czy to w danym miesiącu, czy na jakiś dłuższy albo krótszy okres. I tutaj znowu mamy kilka możliwości. Po pierwsze mamy automatyczne akcje, czyli możemy ustawić pierwszy próg zużycia, który zaalarmuje nam SMS-em albo e-mailem, że zbliżamy się gdzieś tam do naszego limitu. Drugie, możemy włączyć automatyczne blokowanie komunikacji, czyli jeśli dojdziemy już do drugiego progu, to karta automatycznie się wyłącza, żebyśmy nie przekroczyli progu i nie zaczęli naliczać dodatkowych opłat u operatora. I trzecia akcja to jest przełączanie automatyczne na drugą kartę SIM, czyli jeśli dojdziemy do pułapu na pierwszej karcie SIM, to przełączamy się na drugą.
i wtedy dopiero korzystamy z drugiej i mamy podwojenie naszego limitu danych. Tu po lewej mamy znowu wypisane możliwości, jakie mamy, jak możemy diagnozować sobie aktualny stan zużycia. I tutaj możemy albo za pomocą e-maila, albo za pomocą SMS-a, znowu po Modbusie, czy też po zalogowaniu do menu przeglądarkowego. No i znowu, tak jak wspomniałem, pojawia się RMS, o którym powiem już za chwilkę. Ale jeszcze zanim RMS, to potrzeba bardzo ważna, a stosunkowo prosta, o której trzeba powiedzieć, to są budowane funkcje cyberbezpieczeństwa i tutaj w cudzysłowie networkingu. Ja tylko chcę wspomnieć, że mamy tutaj obsługę wszystkich protokołów, które znamy tak naprawdę, czyli jest to routing statyczny i dynamiczny, wszystkie funkcje firewallowe, port forwarding, serwery NAT, VRP, czyli protokół do redundancji, no i VLANy. I też automatyczne, jakby już prekonfigurowane usługi ochrony przed najbardziej popularnymi atakami. Tak. Routery domyślnie mają skonfigurowany pewny zestaw takich reguł, ale oprócz tego możemy po pierwsze podglądać sobie, jak te reguły wyglądają, a po drugie w prosty, znowu graficzny i taki bardzo telegraficzny sposób możemy dodawać kolejne reguły. I tutaj jest to naprawdę proste, przejrzyste i nie trzeba się zastanawiać, jak to robić. Ważne, żeby pamiętać, żeby wejść na tą zakładkę i to skonfigurować. Dokładnie, tak. To pamięć jest cięższa niż samo konfigurowanie. No i dobrze, i ostatnia potrzeba, czyli zdalna obsługa i diagnostyka urządzeń do komunikacji GSM. Mamy tutaj wspomnianego RMS-a, czyli Remote Management System, czyli system do zdalnego zarządzania urządzeniami GSM. System jest bardzo przydatny dla większej ilości urządzeń. Jak widać tutaj na screenie, mamy diagnostykę w prosty sposób, wpisane w tabeli, widać od razu, które urządzenia są połączone do sieci, które urządzenia są offline. Możemy sobie dostosować takie tabele, czyli wybrać sobie, które parametry będą widoczne, takie parametry, które są najważniejsze dla nas. I tu ciężko byłoby je wymienić nawet, bo znowu jest ich kilkadziesiąt i możemy je konfigurować w dowolny sposób. I tak naprawdę RMS jest tak bardzo zaawansowanym narzędziem, że nie zdążylibyśmy go zaprezentować tutaj na żywo. I zachęcamy do kontaktowania się, do zostawiania feedbacku. Czy jest zainteresowanie takim systemem? My bardzo chętnie przygotujemy prezentację online, nie za pomocą screenów, tylko taką naprawdę prezentację, żeby pokazać, jakie są możliwości, co możemy osiągnąć na podstawie, znaczy za pomocą RMS-a i jak to wszystko wygląda. Pokażemy, jakie to jest proste, bo tak naprawdę wystarczy dodać urządzenie i to od razu działa, wszystko się dzieje automatycznie. Jest to usługa chmurowa, czyli nie musimy się przejmować, że przekroczymy limit dodanych urządzeń. To, co jest ważne, to wbudowane mechanizmy automatycznego konfigurowania większej liczby routerów, więc możemy jako użytkownicy, na przykład to, co mnie się osobiście najbardziej podoba, uaktualnić firmware przykładowo w 30 z 50 urządzeń, które monitoruje dzięki RMS-owi, bądź wgrać tam nowe ustawienia konfiguracyjne. I to, co jakby bardzo nas cieszy i też chcemy tutaj jakby podkreślić, to jest to, że żeby z wykorzystaniem RMS-a konfigurować jakiekolwiek urządzenie wchodzące w skład tego środowiska Teltoniki, nie potrzebujemy stałego adresu IP, tylko cała komunikacja odbywa się z wykorzystaniem MQTT. MQTT, tutaj mamy też szyfrowanie TLS 1.3, więc wszystko jest bardzo bezpiecznie. Tu nie chciałem wchodzić tak głęboko, ale jak już Michał zaczął, to dodam, że za pomocą RMS-a możemy nie tylko diagnozować, ale możemy też właśnie mieć zdalny dostęp do urządzeń, czyli możemy wygenerować sobie taki link, który ma ograniczenie czasowe. Taki link jest aktywny tylko przez zdefiniowany przez nas
czas. No i za pomocą takiego linku bezpośrednio możemy się dostać albo do urządzenia Teltoniki, albo po HTTP do innego urządzenia, które ma interfejs webowy. I tutaj znowu zaznaczeniem, że nie potrzebujemy publicznego IP, nie musimy konfigurować żadnych VPN-ów ani nic takiego, tylko dodajemy urządzenie do RMS-a i to od razu jest. Wystarczy dostęp do internetu i to wszystko. Przy czym RMS jest na tyle takim jakby mocnym rozwiązaniem, że potrzebujemy godzinę, żeby w ogóle zrobić taki jakby start, tak? Wprowadzenie. W związku z czym jakby zapraszamy, wydaje mi się, że w październiku zorganizujemy kolejny webinar tylko i wyłącznie o podobnej jakby konwencji, tylko z wykorzystaniem, jakby mówiąc już tylko o samym RMS-ie. Mamy, Łukasz, bardzo dużo pytań, bo trochę dojechaliśmy do końca tej części technicznej, więc byśmy się cofnęli do tych pytań. Dobrze, więc tak, modemy z portem RS232 i 485, mam nadzieję, że to jest jasne. No ale może jeszcze powtórzę, że po pierwsze mamy te gateway'e, które mają po jednym interfejsie i tam mamy już RS232. Albo RS485, albo w tym modelu bardziej zaawansowanym, który był zaprezentowany, są oba te RS-y i jeszcze Ethernet. Oprócz tego mamy routery, które tak samo mają cztery porty ethernetowe i RS232, RS485 i jeszcze dodatkowo wyjścia cyfrowe i jedno wejście analogowe. Czy Rutix 11 można konfigurować po Bluetooth? Po Bluetooth nie, możemy konfigurować po Wi-Fi. I to się tyczy wszystkich urządzeń, które mają Wi-Fi, wszystkie mogą być konfigurowane zarówno po Wi-Fi, jak i po LAN-ie. Bądź po MQTT z wykorzystaniem RMS-a. Tak, z tym, że pierwsza konfiguracja musi być wykonana lokalnie. Dobrze. Czy jest dostępna aplikacja serwera Zero Tier do instalacji infrastruktury klienta, która funkcjonuje bez dostępu do sieci? Żeby mieć lokalnego, żeby tak określić. Nie wiemy. Bez dostępu do sieci? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie, bez dostępu do sieci się nie uda. Chyba, że chodzi tu o prywatny APN. Tu możemy to potwierdzić. Myślę, że skontaktujemy się z panem jeszcze. Pan Sebastian. Skontaktujemy się z panem i się upewnimy. W prywatnym APN wydaje mi się, że trzeba by ustalić z operatorem jeden port, który będzie otwarty poza APN-a, żeby serwery Zero Tiera mogły korzystać z tego portu i w ten sposób dałoby się połączyć. Ale potwierdzimy to jeszcze, skontaktujemy się z panem. Czy Teltonika może pracować jako serwer czasu RTC dla urządzeń lokalnych? Jako serwer czasu RTC nie, bo nie ma tam wbudowanego licznika czasu, ale Teltonika może po protokole NTP synchronizować czas z innymi serwerami albo po lokalizacji i potem jako serwer NTP może służyć jako serwer czasu do innych urządzeń, które obsługują też NTP. Czyli jest NTP takim proxy, tak? Tak, takim proxy. Łączy się po GSM-ie do zewnętrznego serwera czasu i ten czas publikuje dalej, chociażby po protokole NTP. Dokładnie. Albo jeśli jest to urządzenie z GPS-em, to może się to odbywać, ta synchronizacja do routera może się odbywać po GPS-ie, a po NTP rozsyła dalej. Tak, czyli NTP, bo nie wiem jaka jest wiedza na ten temat. NTP to jest standardowy protokół, który jest zbudowany w wszystkich Windowsach, w sterownikach też bardzo często jest, więc tylko wystarczy tego obsługa tego NTP i powinno się udać. Czyli pokazywaliśmy przysłowiowego Rutix 11, on ma odbiornik GPS. Tak, dokładnie. A włączamy usługę GPS i następnie usługę czasu i jedzie. Okay. Czy jest zbudowana funkcjonalność firewalla w router? Tak, tu już też wspominaliśmy, jest funkcjonalność, są wbudowane reguły, które już są prekonfigurowane zawsze przy pierwszym uruchomieniu, ale możemy te reguły modyfikować, dodawać, usuwać. Mamy tu pełne zarządzanie tym firewallem. Czy istnieje możliwość instalowania dodatkowych środowisk, narzędzi, na przykład Node-RED? Tak.
Wszystkie urządzenia, tutaj Michał wspomniał, że pracują na Root OS. Root OS jest oparty o Linuxa OpenWRT i Teltonika dostarcza pełne SDK, czyli środowisko deweloperskie do każdego z tych routerów. Jest to w pełni otwarte, to nie wymaga żadnych licencji ani niczego, czyli jak ktoś tylko jest na tyle zaawansowany programistycznie, to może pobrać taki SDK i tam sobie dopisywać, co tylko chce. Wystarczy potem skompilować taki system operacyjny i będzie tam wszystko to, co chcemy. Potwierdzam, reset przez SMS jest bardzo przydatny, dziękujemy. Czy są modele obsługujące Profinet? Z Profinetem jest problem, tam w Profinecie trzeba trochę pokombinować z ustawieniami drivera, żeby on obsłużył, bo Profinet ma bardzo małe czasy opóźnień akceptuje, więc jest to możliwe, ale trzeba dostosować driver trochę pod komunikację zdalną, bo Profinet jest raczej protokołem, który powinien pracować lokalnie. Czy można zmapować port RS-232 do komputera zdalnego? Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jakby mógł Pan rozwinąć pytanie, bo... Panie Łukaszu. Poprosimy Pana Łukasza o rozwinięcie pytania jeszcze, a na razie pójdziemy dalej. A, żeby może przypisać, wiesz? A dobra, nie będziemy się domyślać. No, poprosimy o rozwinięcie pytania i zaraz spróbujemy odpowiedzieć. Czy routery 955 występują z różnymi rozmiarami pamięci flash? Nie. Model jest jeden. Jeśli chcemy mieć więcej pamięci flash, to musimy wybrać wyższy model. Tutaj podział jest taki, że modele te w srebrnych obudowach Root X są mocniejsze obliczeniowo niż modele w czarnych obudowach. Te klasyczne luty. Tak. Jeszcze mamy pięć. Wiesz, na czacie. Ale tu są zdublowane. To jedź na dół, bo tak, bo. Żeby port RS był widziany jako kompot Windowsem. Tak, ale będzie pan potrzebował konwerter z Modbusa, przepraszam, nie z Modbusa, tylko z RS-a na USB. Wirtualny port, jak ten port? No to dalej, potrzebny będzie konwerter z RS-a 232 na USB. I wtedy jak mamy konwersję z RS-a na USB, no to już urządzenie komputer wykrywa takie urządzenie jako COM. Jakbyśmy mogli potwierdzić, znaczy prosić o potwierdzenie, czy o to chodziło. To przy funkcjonalności real.com. Chodzi o funkcjonalność real.com. Ja nie znam tej funkcjonalności. Dobra, zapiszemy sobie i też postaramy się odpowiedzieć gdzieś tam mailowo. Dobrze. To wirtualny RS, który jest... Okej, sprawdzimy i odpowiemy mailowo. Tak, mailowo albo prosimy mailowo o numer telefonu i myślę, że łatwiej się będzie dogadać werbalnie niż przez wiadomości. Dobrze. Dobrze, to jeszcze jakby były pytania, to prosimy o dodanie, a tu Michał jeszcze będzie tak, zakończyć. W międzyczasie mamy z Państwem zakontraktowaną godzinę i chcemy jakby z tej godziny się bardzo mocno wywiązać. Tak naprawdę dziękujemy za uwagę, dziękujemy za fajne pytania. Te kilka pytań mocno nas pobudziło też, więc będziemy je, odpowiemy na pewno na te pytania. Zapraszamy do kontaktu, bezpośredniego kontaktu z nami, bądź z Eweliną z Teltoniki. Ewelina Kozłowska odpowiada za rynek polski, mówi po polsku, więc zapraszamy do kontaktu i do nas Łukasz bardzo mocno tutaj poddaje próbie rozwiązania Teltoniki i je bardzo mocno
testuje, będziemy się dzielić. Jak widać na podstawie pytań, które Państwo zadali, dlatego odwróciliśmy tą logikę i na podstawie potrzeb odpowiadaliśmy na funkcjonalnościami, a nie na odwrót. Jest jeszcze pytanie do Pani Eweliny o współpracę z OpenWRT. Nie wiem, Ewelina, czy widzisz... Tak, ja widzę. Co ja proponuję, to abyś pan Sebastian skontaktował się ze mną bezpośrednio albo z panem Michałem czy Łukaszem. Po prostu przejdziemy na jakiś telefon, dzwonimy się, przegadamy temat. Ja myślę, tak będzie najlepiej. Mhm. Także można nas znaleźć na LinkedInie. Wtedy poruszymy tą kwestię też współpracy właśnie z OpenWRT. Ja może jeszcze dodam, jakby Państwo nie wiedzieli, z kim się skontaktować w danej sprawie, mamy jeszcze maila wspólnego anc@astor.com.pl i jak ktoś skieruje pytanie na anc@astor.pl, to na pewno odpowie wtedy odpowiednia osoba. Okej, okay. Także to też mamy nagrane. No i ostatni slajd. Dziękujemy za dobry webinar. Zapraszamy na następny. W ten sam sposób będziemy publikować zaproszenia, czyli kanałem Teltoniki oraz kanałem Astora i kanałem Mission Critical. Wydaje mi się, że raczej jesteśmy przekonani, że on będzie o RMS-ie. Jeżeli mają Państwo do nas też namiary, my jakby uważamy, że każda komunikacja jest ważna, w związku z czym chcemy robić webinary o treści, która jakby Państwa interesuje. Mogą to być webinary jakby bardziej zaawansowane technicznie. Współpracujemy z Teltoniką, więc możemy też bardzo blisko razem robić bardzo takie głębokie webinary, jak i też bardziej o przykładowych use case'ach i funkcjonalnościach, które są. Więc dziękujemy serdecznie za uwagę. Kończymy 2 minuty przed czasem, co było tak, naszym to jeszcze, jak celem. Mamy 2 minuty, to ja mam prośbę, żeby zostawić jakiś feedback. Na pewno, czy to pozytywny, czy negatywny, po prostu szczery. I po pierwsze feedback, jak było, po drugie feedback, czego Państwo by oczekiwali na następnych webinarach może. I to może być albo tu na czacie, albo już do nas prywatnie. Na pewno weźmiemy to pod uwagę i myślę, że fajnie byłoby dostosować webinar pod Państwa, a nie pod to, co nam się wydaje. Fajnie. Także zostawimy jeszcze chwilę tutaj uruchomiony ten webinar, żeby można było spokojnie napisać, a my przechodzimy w stan wyciszenia i dziękujemy jeszcze bardzo. Jeszcze chwilę będziemy czujni, więc jakby było jakieś pytanie, to może jeszcze odpowiem. Fajnie. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję także dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję.